w dzisiejszym odcinku losowość będzie decydowała o naszej randce. Wylosujemy stroje, jedzenie, zastawę, a nawet sposób dostawy jedzenia. Ale żeby ten challenge miał sens, to randka odbędzie się na szczycie 8-metrowego rusztowania. Zostawcie teraz łapkę, jeśli chcielibyście swoją dziewczynę lub chłopaka zabrać na taką randkę na wysokości. Subskrybujcie kanał, bo lecimy po 1 000 000 subów, a my zaczynamy! Uwaga, czas na pyszne info! Wiadomo, że darmowe zawsze smakuje najlepiej, a takie właśnie jest 200 GB internetu na start dla nowych klientów Play na kartę po pierwszym doładowaniu w aplikacji Play24. To nie wszystko, nie wyłączajcie aplikacji, ponieważ jest dokładka. Pakiet 1200 GB, dzięki któremu przez cały rok otrzymujemy 100 GB internetu miesięcznie za darmo. Zima jest długa, ale nie musi być nudna. Z taką paczką internetu na pewno sobie z nią poradzimy. Witam wszystkich, tak jak w wstępie słyszeliście, dzisiaj zabiorę JJ-kę na randkę, ale taką nietypową i to JJ-ka będzie decydowała, jak ta randka będzie przebiegać. Za chwileczkę weźmiesz udział w kilku challenge'ach i to one zadecydują, jak pójdziemy ubrani, co będziemy jedli i gdzie będziemy jedli. Oha, to może być śmiesznie. Więc moi kochani, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, zostawcie łapeczkę w górę dla JJ-ki, no i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A teraz zabieramy się za pierwszy challenge. Pierwszym twoim zadaniem jest wejście na 8 metr i rzucanie shurikenami na sam dół w kierunku tarczy. Na tarczy są przyklejone kartki, w jaki sposób spędzimy randkę. Proszę bardzo. Świetnie. Zapraszam do góry. Hej. Gotowa? 3, 2, 1, środek. Wow! O, odbiło się i to jest moja kochana pole należące do kolacja przy świecach. Wow! Zadowolona? Lecimy z tym. Let's go! Została wylosowana kolacja przy świecach, więc co musimy ogarnąć? Stolik, krzesełka, talerze, sztućce, jedzonko. Kubeczki, jedzonko, wszystko. Dobra, no to czas na drugi challenge. Jaki to będzie? Zaraz się dowiesz. No to teraz moja droga, koło fortuny zadecyduje o naszym całym asortymencie u góry. Na początku wylosujmy sobie naczynia, z jakich będziemy pili. Także klikaj. Uwaga! I jest to... bez naczynia. Zapowiada się ciekawie, okej. Okay. Romantyczna kolacja przy świecach i będziemy pili z gwinta. Świetnie się zapowiada. No to teraz zobaczmy, na czym zjemy nasze danie, które jeszcze sobie później wylosujemy. Na... nie, tylko nie bez talerzy. Na papierowych talerzykach! Z gwinta na papierowych talerzykach, jak jakieś kurcze tej. Ekskluzywnie, wam karczmie. Powiem. No i moja droga, czym będziemy jedli? Sztućce. Będą, chociaż sztućce normalne dajcie. Drewniane sztućce, papierowe talerzyki bez kubeczki. Bardzo ekologicznie, okay, bardzo. Okej, świetnie. To teraz musimy to tam wszystko zanieść razem ze stolikiem i krzesełkami. Tylko jak? Proszę bardzo, jaka modelka. Przy jakim fajnym stoliku z hokerami. Który trzeba teraz wynieść na górę. Wniesiemy, nie ma problemu. Specjalnie jest zrobiony taki wyciąg na samą górę. I JJ-ka teraz to tam wciągnie. Tak. No mama. Ej, chcesz mieć randkę czy nie? No trochę chcę, ale jakim kosztem? Ja wejdę odebrać do góry, ty wciągniesz. Dobra. Jestem już u góry, a JJ-ka teraz będzie mi podawała. Hej! Dawaj do góry! Pierwszy raz na tej linii coś wciągam, więc uwaga! Śmiało, śmiało! Dobra. Łapię to, okej, okay. Wciągam, są już moje. Damy na razie na płasko, żeby nie spadło. Dzisiaj jest taka piękna pogoda, spójrzcie sami, jest przecudownie. Jak budowaliśmy to rusztowanie, to pogoda była jakby za mgłą i było totalnie szaro. Dzisiaj mamy przepiękne niebieskie niebo, aż się normalnie nie mogę doczekać zachodu słońca. A jest dzisiaj o 18, mamy godzinę 16, więc czas nas goni. Ja nie mam pojęcia, czy dobrze to zabezpieczyłam, ale... Zapiąłaś hak o linę? Tak, uwaga! Dobrze, JJ! Idealnie zapięte! My nie jesteśmy normalni! Mamy to! Mamy to, moi drodzy, udało się! Ech. Mamy na czym jeść i na czym siedzieć na razie. Znieść to będzie o wiele, wiele prościej. Wrzucę gdzieś tam na choinkę i spadnę, nie? Żeby było piękniej, zadbałem, moi kochani, o obrus taki specjalny, różowy, rozumiecie? Niebieskie niebo. Różowy obrus będzie przepięknie. I
i voila! Czyśnie piękne, trochę się gibie, ale o, jak go tak ustawiłem, będzie gitara. Będzie zachwycona. Teraz, moja kochana, pozwolę ci wybrać, co byś chciała zjeść na wysokości, jak ma wyglądać ta kolacja, jakie to będzie danie, ale uważaj, uważaj. Jeżeli wybierzesz danie i nie trafisz do kosza z drugiego metra, no to niestety te danie przepada i musisz wymyślić inne. O nie. Więc co pierwsze? No to pierwszy, mam w sumie ochotę dzisiaj na makaron. Więc... Na makaron. A do picia też? Do picia będziesz rzucała z czwartego metra. Co? To ja wolę nie pić dzisiaj. Zobaczymy. Uwaga. Zobaczymy, czy będzie makaronik. Makaroni, widzowie. Siedzi. Nope. No niestety. Miałam tylko jedną szansę na makaron? Tak, tylko jedna. Co teraz? W sumie sztućcami ciężko by się jadło makaron. Łatwo by się jadło pizzę. To spróbujmy. Pizzunia wchodzi, widzowie. Patrzcie na to. 3, 2, 1. Yes! Woo! Zajadamy pizzę! To teraz na górę śmigaj i co do picia. Zobaczcie, JJ-ka jest teraz na czwartym metrze. Hej. I co pijemy? W sumie to bym się napiła piccolo. Tak, piccolo, to tak rzucaj. Trafię, to pijemy piccolo. Nie trafisz na pewno trafię. Tego piccolo. Nope. I po piccolo, wymyśl coś lepszego. Wodę z gwinta. No dobra. Uuu! Pijemy wodę z gwinta? Justyna, ta randka będzie straszna. Teraz musisz wylosować dwie karteczki. One decydują o tym, jak będziemy ubrani. Jest ubiór elegancki, sportowy i uwaga, uwaga, roboczy. Taki jak na rusztowanie. Czyli będziemy różnie ubrani? Tak, no chyba, że trafisz mi i sobie na elegancko. Dobra. Pierw dla ciebie. Pierwsza z góry? No okej. Okay. Elegancko. Czyli elegancko masz? Musisz ubrać sukienkę? Na rusztowanie? Tak. A mamy godzinę już 17. Za godzinę jest zachód. No to teraz mi wybierz. Co to będzie? Pewnie na sportowo. Okej. Okay. Co jest? Roboczo. Ja mam w kasku tam siedzieć. A ja w sukience. Będziemy pili wodę z gwinta. Nie no, generalnie będzie zarąbiście. Więc zostańcie do samego końca, bo ta randka przejdzie do historii, serio. A jak dotrwaliście do tego momentu, to możecie napisać, jaka jest wasza wymarzona randka. Albo au au budowa głowa w betoniarce. To albo prędzej tak napiszą. Moi drodzy, ja już się ubieram w swój garnitur na randkę, czyli kask. No i oczywiście kamizeleczka. A! Ale zanim to zrobię, moi drodzy, nowe bluzy na pixieshop.pl z nowymi kozackimi wzorami, więc nie przegap okazji, bo to jest limitowana oferta. Link w opisie, wbijaj, a ja wam pokażę, jak teraz będę kozacko wyglądał. Nie wsadzę ręki, bo nie wiem gdzie. Halo! Mamy to! Wow, panie, jaka gwiazda! Ale bluzę musiałam ubrać, bo tam na górze trochę zimno, ale ściągnę. No jak dobra. Jak będziemy przy stole, przy posiłku, to wtedy ściągnę bluzę, a teraz muszę tam jakoś wejść w tej sukience. Skakuj. Więc będę musiała ją sobie chyba zawinąć wokół nóg. Mogę ci trytytką ścisnąć. Jedziemy. Trytytka to szef w komentarzu. Znaczy... Jazda na górę. Tego nie grali jeszcze, nie? Uważaj na nogi. Uważaj. Ostatnia prosta! Dawaj! Wow! Uwaga! Woo! Nice! No i przepięknie to wygląda. Ja już jestem gotowa na randkę, a tutaj jeszcze nic nie jest gotowe. Ej, spokojnie. Jak ty się przygotowałeś? Tu się pracuje, tak? Pan budowlaniec zaraz robi. A więc tak, moja droga. O wszystko jest zadbane, tak jak powinno być. Mhm. Stół. Już się stawia. Krzesełko jedno jest. Krzesełko. Ten film powinien się nazywać... Drugie jest. Jak budowlaniec organizuje randki. Jak budowlaniec wyrwał złotobosą. Tak powinno się nazywać. Świeczuszki już są. O kurde, a masz ognia do świeczuszek? Słuchaj, ja mam wszystko, jestem budowlaniec przecież. Czekaj, która to kieszeń teraz, panie majster? O, proszę bardzo. Druga. Moja kochana, jest i woda. Woda! Z dzióbkiem, żeby nam się wygodniej piło. Talerzyki? So cute! Zobaczcie na to! Jednorożce i chmurki. Widelec. O, drewniane. Nożyk. Proszę bardzo, moi kochani, to jest najbardziej crazy randka, na której byłem. Jeszcze zachód słońca mamy! No specjalnie zamówione, mamy godzinę 17.30, jeszcze 30 minut będzie słońce zachodziło. A gdzie jest pizza? A pizza, moja kochana, za chwileczkę przyjdzie.
albo przyleci, zobaczysz. Do wyboru masz trzy karteczki. W jaki sposób zostanie pizza dostarczona? Czy wiadrem, czy ktoś ją wrzuci na górę, nie, czy przyleci dronem? Dronem? A no to czerwony, mam czerwony posmak. Okej, okay, co to jest? Uwaga. Czerwona sukienka. Dron. Dron? Dron nam przyleci pizzę? Tak, przyleci nam pizzę. Co? Ja się boję! Ja słyszę, jak on leci. Jak zobaczę pizzę, to nie uwierzę. Leci pizza! A nie mówię, że się uda? Nie leci, nie do nieba, do mnie! Podniebna pizza. Galaxy pizza. Leci do mnie, leci! Jezu, zaraz jak będę miała! Niżej, niżej! Niżej, panie majster! Niej! Dostarczona! Dostarczył wam kiedyś ktoś dronem pizzę na 8 metrach na rusztowaniu, na ramce? Uwaga widzowie, opening! Uwaga! Pepperoni, nasza ulubiona! Na ostro! No dobra, no to siadamy do jedzonka. No to co moja droga? Smacznego! Za najbardziej crazy randkę na rusztowaniu. Wow, stolik się prawie popsuł. Smaczną tą pizzę dostarczają drony. Jest idealna pogoda. Przepiękny zachód, a mamy październik. To jest ciekawostka. Pizzunia jaka pyszna. Pyszna. No to teraz co? Musimy się zachowywać jak na pierwszej randce. No to opowiadaj, co u ciebie. Czym się zajmujesz? A, robię różne dziwne, głupie rzeczy, wiesz? To znaczy? Nagrywam na YouTube. O! A ty? Dobrze się składa, ja też! Co? Gadasz? No, to no ile masz subów? 720 tysięcy? To jeszcze trochę. Chlebka zjesz i mnie dogonisz. A ile ty masz? Na jednym milion chyba 100, a na drugim 278 chyba. Niedługo 300, więc dobijcie te 300. No, ciekawe. A co, jak to się stało, że ty zaczęłaś na YouTube nagrywać? Kto cię w to wkręcił? Co? Chłopak mnie wkręcił. O, chłopak, ale już nie jesteś z nim na szczęście. Zostawiłaś YouTubera dla montera. Tak właśnie było. Tak było? No YouTubera to, dla montera rusztowań. No wypijmy za to. Wypijmy za to i za zdrowie naszych widzów. Tak jest, moi kochani. Jeżeli wam się podobało, łapka w górę, subskrybujcie kanał, dobijcie JJC milion subów. Będę mega wdzięczny. A my dokończamy pizzę i złazimy. Trzymajcie się. Elu! Dobra, czas posprzątać. Mówiłem, że posprzątamy. Usługi kompleksowe u Farela. Zapraszam. Jak chcesz być prawdziwym budowlańcem, to musisz teraz na mnie nagwizdać. Maleńka. Teraz jest przyklepane. Budowa! Budowa! Auuu!